Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Zgodnie z tym, co ksiądz mówił, postaram się zająć kwestią, czy święty Tomasz z Akwinu mógłby być patronem dialogu międzyreligijnego. Wielu może to pytanie zadać, wydać się czymś dziwnym i zaskakującym, w jaki sposób niby święty Tomasz mógłby być takim patronem. Ale teoretycznie przynajmniej taka teza wydaje się być zasadna. Gdybyśmy się posłużyli takim językiem świętego Tomasza, który często pojawia się niemal zawsze w jego kwestiach, można by powiedzieć, prawda, zdaje się, że święty Tomasz z Akwinu mógłby być patronem dialogu międzyreligijnego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, i to jest, żeby zrozumieć to połączenie, należałoby sięgnąć do wypowiedzi współczesnych papieży, którzy z jednej strony bardzo mocno podkreślają wagę i znaczenie, pozytywne znaczenie świętego Tomasza z Akwinu, a z drugiej strony jeszcze mocniej i jeszcze wyraźniej mówią o wadze i znaczeniu dialogu międzyreligijnego. Jeśli chodzi o te wypowiedzi, ja kilka przytoczę, które pokazują właśnie to znaczenie, tą powszechną pochwałę ze strony papieży dla nauczania świętego Tomasza z Akwinu, więc przynajmniej werbalnie, tak można powiedzieć, jawi się on jako mistrz, patron, nauczyciel, ktoś, kogo należy się słuchać, za czyim głosem należy podążać i którego nauczanie należy brać poważnie. I tak Paweł VI w liście z okazji 700-lecia śmierci świętego Tomasza z Akwinu wspomniał o tym, że był to nauczyciel, który szczególnie był ceniony przez ojców Soboru Watykańskiego II i że on jest, święty Tomasz z Akwinu, stałą normą, stałym wzorcem dla wszystkich, którzy się kształcą w seminariach, powinien być punktem odniesienia, ponieważ jego pisma zawierają głęboką i prawdziwą mądrość. Jeszcze mocniej, jeszcze wyraźniej na temat znaczenia pozytywnego świętego Tomasza z Akwinu mówił papież Jan Paweł II. Te najważniejsze słowa, najważniejsze określenia znalazły się w encyklice Fides et Ratio w 43 paragrafie. Jan Paweł II napisał, że wielką zasługą Tomasza było ukazanie w pełnym świetle harmonii istniejącej między rozumem a wiarą. Skoro zarówno światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga, dowodził, to nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać. Dalej pisał, że wiara zatem nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć swoją pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i go doskonali. I dalej. Z tego właśnie powodu Kościół słusznie przedstawiał zawsze świętego Tomasza jako mistrza sztuki myślenia i wzór właściwego uprawiania teologii. Bez wątpienia Tomasz odznaczał się w najwyższym stopniu odwagą prawdy, wolnością ducha w podejmowaniu nowych problemów oraz intelektualną uczciwością, która nie dopuszcza do zarażenia chrześcijaństwa świecką filozofią, ale też jej z góry nie odrzuca. Dlatego przeszedł do historii myśli chrześcijańskiej jako pionier wytyczający nową drogę filozofii i kultury powszechnej. Jeszcze jeden cytat. Głęboko przekonany, że omne verum a quocum quedicatur a spiritu sancto est, święty Tomasz ukochał prawdę bezinteresowną miłością. To są wszystko słowa Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio. Szukał jej wszędzie, gdziekolwiek się objawiała, starając się jak najmocniej uwypuklić jej uniwersalność. I tak dalej, i tak dalej. Ci z Państwa, którzy będą chcieli, mogą sięgnąć do samej encykliki i zobaczyć, że tych pochwał dotyczących mądrości, wielkości i znaczenia świętego Tomasza z Akwinu jest tam rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Także Tomasz zostaje uznany również współcześnie i również aktualnie przez Jana Pawła II za mistrza sztuki myślenia i wzór właściwego uprawiania teologii. W zasadzie chyba nic więcej i nic mocniej w tej sprawie nie można powiedzieć. Nic dziwnego zatem, że wielu uważa, jak na przykład Aidan Nichols, jeden z bardzo znanych brytyjskich teologów, że dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II tomizm odżył na tyle, że niektórzy mówią dziś o czwartym scholastycyzmie, o nowym tomistycznym renesansie.
No i jeszcze dorzucę do tego wypowiedzi Benedykta XVI. Benedykt XVI poświęcił Tomaszowi Zakwinu, świętemu Tomaszowi Zakwinu swoje trzy katechezy, trzy wystąpienia w Rzymie, gdzie analizował najpierw pierwsza katecheza opisywała życiorys świętego Tomasza Zakwinu, mówiła o tym, kim on był, przedstawiała go w kontekście historycznym, kulturowym, ale w tej trzeciej, ostatniej już katechezie Benedykt XVI powiedział: w ścisłym wywodzie, w którym w jasny i głęboki sposób ludzki umysł przygląda się tajemnicom wiary, święty Tomasz, przeplatając pytania i odpowiedzi, pogłębił nauczanie pochodzące z Pisma Świętego i Ojców Kościoła, zwłaszcza świętego Augustyna. W tej refleksji, w zetknięciu z prawdziwymi pytaniami swojej epoki, które często są również naszymi pytaniami, święty Tomasz, wykorzystując także metody i myśl filozofów starożytności, a szczególnie Arystotelesa, w sposób dokładny, przejrzysty i trafny formułuje prawdy wiary, w których prawda jest darem wiary, jaśnieje i staje się dostępna dla nas, dla naszej refleksji. Znowu, jednoznaczna, całkowita, mocna i stanowcza pochwała myślenia świętego Tomasza. Więc można by powiedzieć, tych cytatów oczywiście mogłbym wskazać znacznie więcej, że współcześni papieże, zaczynając od Pawła VI, a na Benedykcie XVI kończąc, bardzo mocno i bardzo jednoznacznie nie wskazywali na świętego Tomasza jako na wzór właściwego, prawdziwego, słusznego i trafnego myślenia, wzorzec, który powinni brać ze sobą wszyscy chrześcijanie. No i teraz pojawia się druga część tego, w związku z tym tego pytania, które zostało postawione w tezie, no bo ci sami papieże tak samo jednoznacznie, tak samo mocno mówili o potrzebie dialogu międzyreligijnego. Jan Paweł II powiedział nawet, że właściwą formą współczesnej ewangelizacji jest dialog międzyreligijny. Mówił o tym, że prowadzenie dialogu międzyreligijnego jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, że jest to właściwa droga, jedyna droga i słuszna droga, którą powinien podążać Kościół. Łatwo zatem zauważyć, że jeśli obie te tezy są prawdziwe, z jednej strony święty Tomasz Zakwinu jest właściwym, prawdziwym i słusznym nauczycielem prawdy wiary, a z drugiej strony współczesny Kościół musi podążać drogą dialogu i dialog jest właściwą odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania, to co najmniej nie może być sprzeczności między nauczaniem świętego Tomasza Zakwinu, a tym, jak Kościół dzisiejszy dialog rozumie. Mówię, co najmniej nie może być sprzeczności. Jak widać, to jest teza nawet mniej mocna, słabsza, niż gdybym powiedział, że święty Tomasz musi być patronem. Ale żeby być patronem, co najmniej nie może być sprzeczności między tym, czego on nauczał, a tego, jak dialog międzyreligijny rozumie współczesny Kościół. Przynajmniej tak wyglądają zasady logiki. Powstaje zatem pytanie, czy można takiej tezy dowieść, można stwierdzić, że nie ma tej sprzeczności między świętym Tomaszem Zakwinu i jego nauką, a tym wezwaniem do dialogu, które jest tak powszechne od Pawła VI przez Jana Pawła II, Benedykta XVI, aż po obecnego papieża Franciszka, czy też taka sprzeczność występuje. No, żeby to sprawdzić, trzeba ustalić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak Kościół rozumie ten dialog, do którego wzywa i którego nazywa jedynym właściwym, słusznym i prawdziwym sposobem odpowiedzi i zmierzenia się z rzeczywistością, a z drugiej strony sprawdzić, jak prawdę wiary rozumiał święty Tomasz Zakwinu. Porównanie tych dwóch sposobów myślenia, czy tych dwóch doktryn, jeśli tak można powiedzieć, pozwoli ustalić, czy faktycznie mamy tu do czynienia ze sprzecznością, czy też jest to jakaś sprzeczność pozorowana i być może rzeczywiście święty Tomasz jako patron dialogu międzyreligijnego mógłby służyć. Jeśli chodzi o te wypowiedzi dotyczące tego, czym jest dialog, czy jak należy definiować dialog, no to odwołam się oczywiście do samych właśnie nauczycieli Kościoła, czyli do papieży, do Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka, ponieważ można sądzić, że oni w najtrafniejszy sposób, przynajmniej takie założenie można spokojnie przyjąć, rozumieją i wiedzą, na czym ten dialog, do którego wzywają i zachęcają, polega.
Otóż jeszcze jako kardynał, będąc jeszcze kardynałem, Karol Wojtyła w studium podstaw realizacji Vaticanum Secundum napisał: przez dialog rozumiemy tutaj, podobnie jak deklaracja o wolności religijnej, wymianę myśli. Jest to rozumienie najogólniejsze i najprostsze. Jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli, albo sądzą, że znaleźli, aby pomóc sobie w szukaniu prawdy. No, jeśli dokładnie przeczytamy to twierdzenie, pierwsza rzecz, która uderzy pewnie każdego, kto do tego spojrzy na to z boku i postara się zrozumieć to zdanie, więc pierwsza rzecz uderzająca będzie brzmiała, aby pomóc sobie w szukaniu prawdy. Zakłada to zatem, że w tym rozumieniu dialogu, który przedstawiał wtedy kardynał Wojtyła, dialog polega na tym, że mamy do czynienia z dwoma partnerami. Każdy z nich występuje z pozycji kogoś szukającego, kogoś, kto jeszcze nie dysponuje prawdą, nie jest tym kimś, kto jej naucza i dąży do nawrócenia albo do przekonania drugiej strony, tylko jest kimś, kto dopiero znajduje się w stanie poszukiwacza, kto jeszcze tej prawdy nie ma i zwraca się do drugiej strony, czyli do drugiej strony partnera tego dialogu międzyreligijnego, żeby ten drugi mu w tym pomógł, uświadomił mu jego własne błędy, ewentualnie zachęcił albo przekazał mu swoją własną prawdę. Dalej, to już są cytaty z samego Jana Pawła II, już z czasu, kiedy był papieżem. Dialog jest rozumiany jako metoda i środek wzajemnego poznania i ubogacenia, mówi Jan Paweł II w jednym ze swoich wystąpień. No, znowu wzajemnego poznania i ubogacenia. W żadnym z tych wypadków nie mamy do czynienia z tego, co wydawałoby się, że powinno być warunkiem dialogu, czyli nauczaniem prawdy. Za każdym razem mamy wymianę myśli, wzajemne ubogacenie albo wzajemne poznanie. Ogólnie dialog, mówi gdzie indziej, oznacza wzajemne komunikowanie, przyjaźń i wzajemny szacunek, co więcej wspólny wysiłek do osiągnięcia tych samych celów, wszyscy w służbie wspólnego poszukiwania prawdy. Okazałoby się zatem, że w tym nowym kościelnym rozumieniu dialog jest wspólnym zmierzaniem do czegoś, co jeszcze żadna ze stron nie osiągnęła i jak mówię, przypomina raczej klub poszukiwaczy prawdy niż sytuację, w której mamy do czynienia z nauczycielem, który przekazuje tę prawdę, którą już znalazł i stara się zachęcić do jej przyjęcia kogoś drugiego. I tak dalej, i tak dalej. Tych cytatów wskazujących na to, że chodzi tutaj nie o nauczanie prawdy, tylko jej poszukiwanie jest bardzo dużo. Może jeszcze dwa istotne, które bardzo dobrze to pokazują. Chrześcijanie powinni być gotowi do poznania i przyjęcia innych ludzi, a przez nich, to są słowa Jana Pawła II, a przez nich do przyjęcia pozytywnych stron ich religijnej tradycji. Poprzez dialog mogą oni dojść do przezwyciężenia przesądów, do zrewidowania z góry podjętych poglądów, a niekiedy nawet do pełniejszego rozumienia swej własnej wiary. Znowu dialog okazuje się być wymianą, poszukiwaniem, poznawaniem, odczytywaniem tego, co druga strona ma do przekazania, bo w ten sposób uważa się, że im więcej wiemy na temat kogoś drugiego, tym lepiej my go poznajemy i jednocześnie poznajemy samych siebie. O tym, że dialog w związku z tym w żadnym wypadku nie może prowadzić do świadczenia o prawdzie i do przekazywania prawdy i do nauczania prawdy, bardzo jasno mówił z kolei Benedykt XVI. Wprawdzie mówił tu już jako, to jest cytat akurat z tekstu, który napisał będąc już po ustąpieniu z tronu Piotrowego, po abdykacji, no ale tym niemniej doskonale wyraża ten sposób myślenia, który prezentował. To jest fragment odnoszący się do dialogu z judaizmem, no ale skoro współczesny Kościół uważa, że judaizm jest najbliższy chrześcijaństwu i że nawet nie można go do końca nazywać inną religią, no to tym bardziej te wnioski, które Benedykt XVI przedstawia w stosunku do judaizmu, należy zastosować do religii dalszych i bardziej odległych. Otóż pisze on, wyraźnie wskazując, że dialog nie ma na celu nawrócenia. Pisze Benedykt, dialog z judaizmem nigdy nie doprowadzi do jedności dwóch interpretacji wewnątrz bieżącej historii. Jedność ta, czyli jedność polegająca na jedności w stosunku do prawdy, jest zarezerwowana dla Boga na końcu dziejów. Celem zatem dialogu jest lepsze zrozumienie drugiej strony, a nie jej nauczanie.
No, można tutaj oczywiście w związku z tym zauważyć pierwszego rodzaju dosyć zaskakującą rzecz, no bo jeśli jest prawdą, że dialog jest jedyną formą ewangelizacji, a z drugiej strony mówi się wyraźnie, że celem dialogu nie jest nawrócenie i nie jest przekazywanie prawdy, no to ktoś mógłby się pewnie zastanowić, jak możliwa jest ewangelizacja, której celem nie jest nauczanie prawdy, nie jest dojście do prawdy. No, jest faktem, że tego typu w oczywisty sposób sprzeczne wypowiedzi i sprzeczne rozumienie występuje w całym szeregu publicznych wystąpień. Dlaczego to jest możliwe? I teraz to jest druga część rozumienia dialogu. Czyli, jak mówię, pierwsze rozumienie dialogu to jest wzajemne poznawanie, wzajemne wzbogacanie się, wzajemne poszukiwanie i wzajemne przyznanie, że żadnej ze stron nie zależy na tym, żeby druga przyjęła jej pogląd i jej stanowisko. To jest ten pierwszy punkt istotny. No ale żeby on był możliwy, żeby Kościół mógł prowadzić tak rozumiany dialog, to mamy u podstaw tego tak rozumianego dialogu tkwi inne założenie mówiące o tym, że tak naprawdę w innych religiach, tych religiach, z którymi spotykają się chrześcijanie, można napotkać tak naprawdę prawdę, albo w dużym stopniu prawdę, albo co najmniej jej bardzo istotną część, i w związku z tym to sprawia, że możemy wzajemnie poszukiwać i wzajemnie szukać wiary, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że stykając się z ludźmi, z niechrześcijanami, spotykamy się też z ludźmi wierzącymi, ponieważ zgodnie z tą nauką wszyscy są wierzącymi, a u źródeł przekonań innych poglądów czy innych niechrześcijańskich doktryn tak naprawdę tkwi natchnienie Ducha Świętego czy Ducha Bożego. No, o tym, że tak jest, albo że tak to Kościół czy współcześni papieże rozumieją, znowu najlepiej świadczą same wypowiedzi tychże papieży. Otóż Jan Paweł II pisał: religie niechrześcijańskie, posiadające godne podziwu dziedzictwo tekstów głęboko religijnych, nauczyły wiele pokoleń ludzi modlić się i poznawać Boga. Nierzadko założycielami tych innych religii byli ludzie, którzy z pomocą Ducha Bożego zdobyli głębsze doświadczenie religijne. Doświadczenie to, przekazane innym, przyjęło postać doktryn, obrzędów i przykazań w różnych religiach. Można zatem zauważyć, że z tego punktu widzenia dialog jest możliwy, ponieważ zakładamy, że druga strona czy inne strony, bo on jest oczywiście wielostronny, tak naprawdę już jest, czy wyznaje wiarę w Boga, albo wyznaje wiarę w prawdę, wprawdzie całkiem inną niż ta, którą zawiera w sobie chrześcijaństwo, no ale u jej źródeł stoi Duch Boży, Duch Święty. Bardzo mocno jest to wyrażone w encyklice Redemptor Hominis, kiedy Jan Paweł II mówi: zdecydowane przekonania, to jest pytanie, ale w nim jest zawarta teza, zdecydowane przekonania w wierze wyznawców religii pozachrześcijańskich, będące również owocem Ducha Świętego. Wychodzi na to, że te tak zwane zdecydowane przekonania wyznawców innych religii, na przykład zdecydowanym przekonaniem islamu jest przekonanie, że Pan Bóg nie jest Trójcą Świętą, że Syn Boży nie mógł mieć Ojca, nie mógł być zrodzony, że krótko mówiąc wszystkie najistotniejsze dogmaty katolickie są przejawem bałwochwalstwa i nieprawdy. Otóż te zdecydowane przekonania, no bo za zdecydowane uznajemy takie, które są istotne dla danej religii, a nie czymś są marginesowym, są owocem ducha prawdy, który przekracza mistyczne ciało Chrystusa. Gdzie indziej można przeczytać, ten rodzaj dialogu, czyli dialogu międzyreligijnego, prowadzi do obopólnego ubogacenia i owocnej współpracy w popieraniu i chronieniu tych wartości duchowych ideałów, które są w człowieku najwyższe. Prowadzi on oczywiście do wzajemnego przekazywania przesłanek własnej wiary. Dla chrześcijan jest to okazja do tego, by umożliwić drugiemu egzystencjalne doświadczenie Ewangelii. Można zatem sądzić, że tak naprawdę istotną podstawą dialogu międzyreligijnego, tak jak go rozumieją współcześni papieże,
jest coś, co można by nazwać wspólnym doświadczeniem Boga, którego doświadcza każdy człowiek, zarówno człowiek wierzący w sensie chrześcijanin, katolik, jak i człowiek wyznający inne religie, jak i, co brzmi paradoksalnie, ale jest prawdziwe, również człowiek całkowicie niewierzący, ponieważ niewierząc doświadcza wiary, albo doświadczając niewiary doświadcza wiary. W efekcie tak naprawdę tym punktem wspólnym i tym centrum, które pozwala na uprawianie dialogu w taki właśnie sposób, żeby nikogo nie przekonywać i nikogo nie nawracać, jest wspólne rozumienie istoty człowieka jako istoty, która sama siebie nieustannie przekracza. No, przekracza siebie chociażby w taki sposób, że człowiek czując swoje ograniczenie, na przykład ma poczucie nieskończoności, albo ma poczucie wagi własnego losu, albo ma poczucie wagi własnej egzystencji. Te wrażenia, czy te uczucia, czy te doświadczenia są tak naprawdę z tego punktu widzenia czymś centralnym i czymś wspólnym dla wszystkich ludzi i są, tak jak to rozumieją nauczyciele, współcześni nauczyciele Kościoła, tak naprawdę realnym i właściwą formą wierzenia. Łatwo zauważyć, że przy takim rozumieniu treść wiary, jej istota, jej przekaz schodzą na drugi plan, praktycznie przestają odgrywać jakąkolwiek rolę. Liczy się bowiem tylko wewnętrzne, subiektywne, prywatne uczucie i doznanie. I to jest tak naprawdę tym wspólnym, a nie dana przedmiotowa i obiektywna treść. Najdoskonalej czy najlepiej widać, że to rozumienie tak właśnie, a nie inaczej wygląda w przypadku, kiedy mamy do czynienia z opisem znaczenia modlitwy. Modlitwa, prawda, jest tym najbardziej religijnym aktem, jeśli można powiedzieć, człowieka. No i wydawało się, że sensem modlitwy zawsze jest to, do kogo ona się zwraca, jakim, z tego brała swój sens, swoje znaczenie, była tym wyrazem podległości, uznania Boga i uznania Bożej prawdy. Tymczasem okazuje się, że w tym nauczaniu dialogicznym, czy w tym nauczaniu na temat dialogu, modlitwa całkowicie, ten tradycyjne rozumienie modlitwy, całkowicie zmienia swój sens i zostaje on zmieniony. Mianowicie okazuje się, że kiedy osoby zakorzenione w swych własnych tradycjach religijnych dzielą się swymi bogactwami duchowymi, na przykład w dziedzinie modlitwy i kontemplacji, w dziedzinie wiary i poszukiwań Boga lub absolutu. Jak widać, tym, co jest istotne w tym określeniu, jest to, że modlitwa jako akt zwrócenia się do absolutu, przy czym tym absolutem może być po prostu poczucie nieskończoności, czy poczucie własnej wagi, własnej egzystencji, czy poczucie rozpaczy nawet, jeśli mówimy o ateiście, który uznaje, że nie doszedł do Boga i znajduje się w sytuacji porzucenia, odczuwa rozpacz, no to ten akt rozpaczy, czy ten akt egzystencjalnej głębi może być rozumiany jako poszukiwanie absolutu, ponieważ wszystko jest w jakimś sensie poszukiwaniem czegoś, a absolut jest pojęciem na tyle ogólnym i abstrakcyjnym, że mieści w sobie oczywiście wszystko. Dalej można przeczytać. Ufamy, to są też słowa Jana Pawła II. Ufamy, że gdziekolwiek duch ludzki otworzy się w modlitwie przed nieznanym Bogiem, słychać będzie echo tego samego ducha, który, znając ograniczenia i słabości osoby ludzkiej, sam modli się w nas i za nami. No, znowu klasyczny przykład tego, o czym wspomniałem. Modlitwa nie ma charakteru, nazwijmy to, obiektywnego, w tym sensie, że nie zwraca się do Boga jako do ustalonego czy określonego przedmiotu wiary, tylko jest formą egzystencjalnego doświadczenia i przeżycia, której siła i znaczenie nie bierze się z tego, do kogo jest skierowana i co wyraża, tylko z samego aktu intensywności i autentyczności zaangażowania. Bóg pobudza go, czyli człowieka, by przekraczał samego siebie. Możemy przyjąć, że każdą prawdziwą modlitwę pobudza Duch Święty, który w tajemniczy sposób jest obecny w sercach wszystkich ludzi. Znowu dokładnie to samo twierdzenie. Duch Święty jest obecny w sercu każdego człowieka, zarówno wierzącego, zarówno katolika, jak i niekatolika, wierzącego i niewierzącego. W przypadku katolika jest obecny w ten sposób, że go pobudza do modlitwy do Boga w Trójcy Świętego. W przypadku niekatolika do tego, że go pobudza do modlitwy do Boga, który jest zaprzeczeniem Boga w Trójcy Świętego. A w przypadku człowieka, który w nic nie wierzy, pobudza go do tego, żeby, że tak powiem, zgłębiał refleksją swoją
ograniczoność w stosunku do absolutu, który jest nieznany i nieokreślony. Wynika to oczywiście z przekonania, że z tego przekonania bierze się teza o pozytywnym charakterze wszystkich religii, również religii niechrześcijańskich, doskonale wyrażona w dokumencie Tertio Millenio Adveniente. Chrystus jest spełnieniem pragnień wszystkich religii świata i dlatego jest ich jedyną i ostateczną przystanią. Czyli religie istnieją, ile te historyczne religie, historyczne wcielenia religii są tylko innymi postaciami, jeszcze niedokładnymi może tego, co zawiera w sobie chrześcijaństwo, czy kim jest Chrystus. I w tej pielgrzymce, że tak powiem, do tego ostatecznego celu zmierzają wszyscy razem obok siebie, zarówno wierzący, jak i niewierzący, zarówno katolicy, jak i muzułmanie, jak i Żydzi, jak i buddyści, jak i hinduiści, jak i ateiści, oczywiście każdy na swój sposób, ponieważ tym, co się liczy, jest wspólna tęsknota albo wspólne poszukiwanie absolutu, do którego zmierzają. No i to przekonanie w najbardziej wyrazisty sposób, czy najbardziej taki doskonały sposób, znalazło swój wyraz w słynnym dokumencie podpisanym przez papieża Franciszka w Abu Zabi, którym to papież Franciszek podpisał się pod twierdzeniem, później zresztą to twierdzenie wielokrotnie potwierdzał i mówił o nim, a mianowicie, że pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi. Czyli w pewien sposób można by powiedzieć, że ten dokument podpisany przez papieża Franciszka jest swego rodzaju podsumowaniem, czy ukoronowaniem tej drogi, czy tego sposobu myślenia, który jest obecny bardzo wyraźnie w wielu wypowiedziach Jana Pawła II, później również w słowach Benedykta XVI. No tutaj znalazło to swój wyraz ostateczny, czyli przekonanie, że różne religie są tym, czego Bóg pozytywnie chce. Mianowicie ich różnorodność jest tylko efektem Bożej mądrości i Bożej woli. No, potwierdza to, co mówiłem na początku, że dialog międzyreligijny jest tak naprawdę możliwy tylko dlatego, że wszystkie strony w nim uczestniczące z góry i z definicji rezygnują z tego, że któraś jest dysponentem, jeśli można tak powiedzieć, albo posiadaczem prawdy, ponieważ występują w roli poszukiwaczy. No, naturalnie w roli poszukiwaczy, ponieważ przyjmują, że Bóg, do którego dążą, przejawił się na dziesiątki różnych sposobów, dla każdego w inny sposób. No, łatwo zauważyć, że jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to znaczy z tym, że po pierwsze dialog jest zdaniem tych samych nauczycieli absolutnie kluczowym, najważniejszym i podstawowym wezwaniem dla współczesnego Kościoła, a po drugie, jeśli to, co tutaj zarysowałem, bo oczywiście tych cytatów można by znajdywać znacznie więcej, to jest tylko niewielki wybór tego, co można znaleźć, ale jeśli dialog miałby, czy podstawą dialogu byłoby wspólne przekonanie o tym, że żadna ze stron nie dysponuje ostateczną prawdą i przekonanie, że tak naprawdę punktem centralnym jest wzajemne doświadczenie religijności albo doświadczenie absolutu, który jest w pewien sposób nieokreślony i nieznany, jest tajemniczy i wykraczający poza wszystko, co człowiek może powiedzieć i może wymyśleć, no to pytanie o to, jak ma się to do nauki świętego Tomasza z Akwinu i czy rzeczywiście można tutaj mówić o jakiejś formie braku sprzeczności, jawi się jako coraz bardziej trudne i bardziej wyzywające i prowadzi nas jednak do przekonania, że najprawdopodobniej, znając przynajmniej pobieżnie myśl świętego Tomasza, można dojść do sądu, że tych twierdzeń uzgodnić się nie da. Uzgodnić się ich nie da, żeby pokazać, jak święty Tomasz z kolei rozumiał i dlaczego moim zdaniem to rozumienie współczesne dialogu i rozumienie tomistyczne się wzajemnie wykluczają. Trzeba oczywiście sięgnąć do samych jego tekstów, do samej jego myśli. Oczywiście w ciągu kilkunastu minut nie sposób opowiedzieć o istocie myśli świętego Tomasza z Akwinu i nie zamierzam tego zrobić, ale przynajmniej można pokazać jedną zasadniczą rzecz.
Rozumienie prawdy, rozumienie roli i relacji między ludzkim rozumem a prawdą i bytem, rozumienie roli i stosunku czy relacji między wiarą wyznawaną a objawieniem u świętego Tomasza pozostaje w radykalnej, całkowitej i nie dającej się w żaden sposób pogodzić sprzeczności z tym wszystkim, co na temat znaczenia i sensu dialogu międzyreligijnego mówią współcześni nauczyciele, w tym przypadku również cytowani przeze mnie papieże. I ta sprzeczność nie wynika tylko z czegoś przygodnego, jeśli możemy powiedzieć, czy z jakiegoś innego ujęcia albo z różnic językowych. Naturalnie, prawda, możemy powiedzieć, że w wieku XXI czy w wieku XX posługujemy się innym językiem niż robił to święty Tomasz w wieku XIII. No i ktoś mógłby powiedzieć, że być może uda się znaleźć takie rozumienie i taką interpretację formuł XIII-wiecznych, które pozwoliła, czy która pozwoliłaby nie dostrzegać tutaj tej sprzeczności. Problem nie polega w formułach językowych, czy nie polega w środowisku kulturowym, czy w otoczeniu kulturowym, bo oczywiście każda myśl jest w tym sensie w jakiejś mierze ograniczona, bo wyraża się w języku swojej kultury, swojego środowiska, ale różnica jest różnicą istotową. To znaczy, jak mówię, to jest różnica dotycząca, która pokazuje całkowicie różny stosunek między człowiekiem a Bogiem, między ludzkim rozumem a poznawanym bytem i wreszcie między ludzką wiarą, czy wiarą chrześcijanina, a Bogiem, z tym, do czego, czy z tym, jak opisują dialog współcześni nauczyciele. I tak święty Tomasz z Akwinu w sumie przeciwko poganom pisze: otóż celem ostatecznym każdej rzeczy jest to, co zamierzył jej pierwszy twórca lub poruszyciel. Pierwszy zaś twórca i poruszyciel wszechświata jest intelektem, jak wykażemy później. Ostatecznym celem wszechświata musi więc być dobro intelektu. Takim zaś dobrem jest prawda. Takim zaś dobrem jest prawda. Ostatecznym celem całego wszechświata musi być zatem prawda i przede wszystkim jej rozważaniem musi zajmować się mądrość. Dlatego mądrość Boża oświadcza, że przybyła na świat obleczona w ciało po to, by ujawnić prawdę, jak mówi Ewangelia świętego Jana, i tutaj następuje cytat. I jeszcze jeden też z sumy przeciwko poganom, cytat: stąd zadaniem mędrca jest przede wszystkim badanie prawdy o pierwszej zasadzie w tym przypadku Bogu i przekazywanie jej innym, ale i zwalczanie przeciwnego jej fałszu. Otóż tym, co wyróżnia myślenie świętego Tomasza z Akwinu w przeciwieństwie do tego wszystkich tych cytatów, które tutaj przytoczyłem, było to przekonanie, że celem i zasadą ludzkiego myślenia musi być odkrywanie prawdy. Ta prawda nie ma charakteru wyłącznie abstrakcyjnego i ogólnego, ale ma charakter jak najbardziej konkretny i zobowiązujący ludzki rozum. A człowiek po jej odkryciu musi, czy zobowiązany jest do tego, bo tak wynika to z samej zasady natury i z samej zasady stworzenia przez Boga, musi tej prawdy bronić i musi zwalczać przeciwne jej błędy. W związku z tym mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać u samego źródła, u samego korzeni myślenia świętego Tomasza z Akwinu, z zaprzeczeniem czy z całkowitą niemożnością przyjęcia tych tez dotyczących dialogu międzyreligijnego, których nas się od kilkudziesięciu lat naucza. Ponieważ inaczej niż tego chcą współcześni nauczyciele, według świętego Tomasza, celem, istotą ludzkiego poznania jest dotarcie do prawdy, przyjęcie tej prawdy, a następnie jej obrona. Ta prawda jest tym, czego Bóg chciał ze względu na stworzenie człowieka jako istoty rozumnej, jest wypełnieniem poznania człowieka i ta prawda ma charakter jasny, wyraźny i określony i zobowiązuje człowieka a. do posłuszeństwa wobec niej, b. do jej obrony, c. do zwalczania przeciwnych jej błędów. Więc nie wspólne poszukiwanie czegoś nieokreślonego, ale przyjęcie czegoś określonego i obrona później tego czegoś określonego. No i ta teza, to mistyczność, tak można powiedzieć, o ścisłym związku między ludzkim poznaniem a prawdą, która jest przedmiotem i głównym celem, jest wyrażona oczywiście na nieskończenie wiele sposobów we wszystkich pismach świętego Tomasza z Akwinu. Znowu tylko dla
Dla przypomnienia kilka istotnych, one pochodzą wszystkie z sumy, sumy teologicznej, wskazywanej zresztą przez Benedykta XVI jako źródło i wzorzec myślenia, więc tym bardziej warto się właśnie do tego wzorca myślenia odwoływać, żeby w tym wzorcu sprawdzić, czy ci, którzy go dzisiaj interpretują, postępują słusznie, czy nie. Dobro rozumu zaś polega na prawdzie, jako na własnym przedmiocie. Znowu, to jest to, o czym tutaj powiedziałem na początku, bardzo silny, jednoznaczny związek między poznaniem, prawdą, a dobrem, dobrem rozumianym, prawda, w ten sposób, że to jest ten właściwy cel i przeznaczenie ludzkiego poznania, ludzkiego rozumu. I teraz przechodząc już od tego, czego święty Tomasz naucza na temat relacji między rozumem a prawdą i bytem, przechodząc już do wiary, czy do prawdy chrześcijańskiej, święty Tomasz mówi, wiedza święta, w tym przypadku teologia, przewyższa godnością pozostałe wiedzy spekulatywne, przewyższa pewnością, bo pozostałe wiedzy opierają swą pewność o przyrodzone światło ludzkiego rozumu, który, jak wiadomo, może błądzić. Ta zaś czerpie swą pewność ze światła wiedzy Bożej, do której błąd nie może się wcale zakraść. Czyli święty Tomasz wyraża tutaj jednoznaczne przekonanie, że Boże objawienie, to, które zostało nam przekazane w słowach, to, które zostało nam przekazane w objawieniu, nie może się mylić i nie może być czymś zafałszowanym. Relacja zatem między tym, kto wierzy, a tym, co zostało objawione, jest relacją posłuszeństwa, wiernego przyjęcia, przekazywania i następnie obrony tego, co zostało przekazane. Doskonałość przeto rozumnego stworzenia polega nie tylko na tym, co jej przysługuje z jej własnej natury, lecz również na tym, co jej przysługuje z pewnego nadprzyrodzonego udziału w boskiej dobroci. Stąd też wyżej powiedziano, to jest oczywiście odniesienie się do wcześniejszego artykułu, że ostateczne szczęście człowieka polega na pewnym nadprzyrodzonym oglądzie Boga, a do tego oglądu człowiek nie może dojść, o ile o tym nie będzie jako uczeń pouczony przez Boga nauczyciela. Według słów świętego Jana, każdy, kto usłyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Czyli mamy relację między człowiekiem, który szuka wiary, szuka Boga, a Bogiem, jak relacje między uczniem a nauczycielem. Nauczycielem jest ten, który przekazuje to, co zostało jednoznacznie objawione. Uczeń jest tym, który to przyjmuje i jest temu posłuszny. Musi się tego nauczyć, musi o to dbać, musi tego pilnować. Nie wolno mu tego naruszyć, nie wolno mu tego roztrwonić. Musi to w sobie, musi to przyjąć do siebie i staje się to, jakby to powiedzieć, wewnętrzną zasadą jego myślenia. Ta prawda Boża, która mu zostaje przekazana. I tak dalej. Tych cytatów, czy tych twierdzeń, które zawsze wyrażają dokładnie to samo, świętego Tomasza jest bardzo dużo. W ten sposób, w ten właśnie drugi sposób, bo święty Tomasz rozróżnia w tym przypadku poznanie przyrodzone i nadprzyrodzone, w ten właśnie drugi sposób, to drugi sposób odnosi się do wiary, nauka święta jest wiedzą. Wszak opiera się o zasady poznane światłem nadrzędnej wiedzy, jaką jest wiedza Boga i nieba. Nieba tu jest tłumaczeniem całkiem ścisłym, chodzi o wiedzę, które mają święci w niebie. I dalej czytamy, w związku z tym, że tak rozumie się wiarę, czyli wiarę jako przylgnięcie i uznanie tego, co Bóg jednoznacznie objawił na mocy swojego własnego autorytetu, na mocy swojej własnej prawdomówności, ponieważ wiara katolicka zakłada, że Bóg nas nie zwodzi, nie jest zwodzicielem, tylko taki, jakim jest, taki się objawia i taki objawiony domaga się właśnie tego posłuszeństwa od człowieka. Nakazane jest wyznanie wiary, a zakazane zaparcie jej. To znowu jest kolejny cytat ze świętego Tomasza i kolejne pokazanie, jaką wagę i jakie znaczenie ma ta jednolitość, czy ten ścisły związek między tym, co objawione, a tym, co przyjęte. Tym, co objawione i tym, co należało posłusznie przyjąć. Jeśli więc chodzi o podstawowe prawdy wiary, mówi dalej święty Tomasz z Akwinu, czyli artykuły wiary, człowiek ma w nie wierzyć w sposób wyraźny, tak samo jak i ma obowiązek w ogóle wierzyć. Nie ma tu zatem żadnej wiary ogólnej, polegającej na jakimś doświadczeniu, nie wiadomo do końca czego, własnej nieskończoności albo własnej słabości,
albo zachwytu z istnienia świata, albo ogólnego uczucia, takiego jak na przykład było podstawą myślenia u XIX-wiecznego myśliciela Schleiermachera, prawda, gdzie poczucie nieskończoności miało być podstawą wiary. Nie. Wiara jest odpowiedzią na to, co zostało objawione, na Słowo Boże, które przyszło z góry, które wiąże człowieka i jest formą niedoskonałą, ale formą prawdziwego poznania i wymaga się od człowieka, żeby była to wiara wyraźna, wyrażona w artykułach, czyli w tym oczywiście scholastycznym nieco języku, ale wyrażona przez dokładne podanie treści. Nie można wierzyć wyraźnie, wyjaśnia to Święty Tomasz w wielu artykułach, ja tu przytoczę tylko jeden. Nie można wierzyć wyraźnie w tajemnicę wcielenia Chrystusa bez wiary w Trójce, gdyż w tajemnicy wcielenia Chrystusa zawiera się, że Syn Boży przyjął ciało, że odnowił świat przez łaskę Ducha Świętego i wreszcie, że począł się z Ducha Świętego. Ten cytat oczywiście odnosi się przede wszystkim do tego, że istotą i sensem obowiązku moralnego, jaki jest nałożony na każdego chrześcijanina, jest to, żeby wiara jego była wiarą wyraźną, a nie ogólną, nieokreśloną, przypadkową i do końca nie wiadomo jaką. Otóż wierzyć jest bezpośrednio aktem rozumu, mówi Święty Tomasz, gdyż przedmiotem tego aktu jest prawda, a ta istotnie należy do rozumu. Tutaj nie ma innej możliwości. Nie można mówić o tym, że ta prawda ma charakter całkowicie nieokreślony, nie wiadomo do końca jaki. Nie, ta wiara ma charakter określony, wymaga przyjęcia i po przyjęciu wymaga odrzucenia tego, co jej zaprzecza. O tym, że tak Święty Tomasz rozumiał tę prawdę, świadczy nie tylko, jakby to powiedzieć, pozytywna część jego wykładu, czyli nie tylko to, co mówi na temat relacji między rozumem a prawdą, czy między wiarą a prawdą objawioną, ale też jego stosunek wyraźnie opisany właśnie w sumie teologicznej do tych, którzy albo wierze zaprzeczają, albo ją odrzucają, albo jej nie przyjęli. I tak, kiedy Święty Tomasz opisuje błędy heretyków, pisze: heretyk odrzucający choćby jeden artykuł wiary traci wszelką wiarę, ożywioną i nieożywioną. Dalej pisze: otóż punktem wyjścia i ujmowania przedmiotu wiary jest prawda pierwsza, o ile ujawnia się w Piśmie Świętym i nauce Kościoła, która pochodzi od prawdy pierwszej. Ktokolwiek przeto nie uznaje nauki Kościoła za nieomylne i boskie prawidło nauki, która pochodzi od prawdy pierwszej i zawiera się w Piśmie Świętym, ten nie ma sprawności wiary. Najkrócej mówiąc, to Święty Tomasz jeszcze jeden cytat: oczywistym jest, że kto uznaje naukę Kościoła za nieomylne prawidło, ten jest przekonany do wszystkiego, co Kościół uczy. I na odwrót, jeśli się kto z pomiędzy prawd głoszonych przez Kościół przyjmuje to, co chce, a odrzuca, co nie chce, ten wcale nie uznaje nauki Kościoła za nieomylne prawidło, a uznaje tylko własną wolę. Jest to całkowicie logiczne. Jeśli relacja między ludzkim rozumem, w sensie najpierw metafizycznym, a bytem jest właśnie relacją przyjmowania i podporządkowania się światłu i prawdzie, która jest zawarta w bycie, to tak samo, to samo dotyczy dokładnie prawdy objawionej, która dokładnie na tym samym polega. Bóg się objawia, Słowo Boże do człowieka dociera i człowiek to Słowo w całości przyjmuje jako Słowo Boże. Skoro tym kimś albo podmiotem, który to słowo przekazuje w sytuacji historycznej, jest Kościół, który został założony przez Boga, czyli przez Chrystusa, no i który przechowuje tę prawdę, to wiara polega na tym, żeby Kościołowi w kwestiach wiary wierzyć, czyli być posłusznym i tę wiarę przyjmować. Jeśli człowiek przyjmuje z tej przekazanej przez Kościół wiary tylko to, co mu się podoba, na przykład jakiś element dogmatyczny, a innego odrzuca, bo ten go razi, na przykład, nie wiem, naukę o, przyjmuje o tym, że Bóg jest Trójcą Świętą, ale odrzuca to, że Chrystus umarł za nasze grzechy, bo wydaje mu się, że śmierć za czyjeś grzechy jest czymś niemożliwym, to postępuje już nie jak wierzący, czy jak ktoś, kto przyjmuje prawdę na mocy autorytetu Kościoła, ale jak ktoś, kto kieruje się swoim własnym wyczuciem, czy swoim własnym poczuciem, czy swoją własną wrażliwością, bo z tą wrażliwością na przykład zgadza mu się to, że Bóg może być Trójcą, ale nie zgadza mu się to, że ktoś może za kogoś innego umrzeć. Taka wiara nie byłaby wiarą katolicką, tylko byłaby zgodnie z nauczaniem Świętego Tomasza z Akwinu wiarą heretycką, czyli byłaby brakiem wiary.
Ale z punktu widzenia debaty na temat dialogu znajdujemy w pismach świętego Tomasza z Akwinu wprost stwierdzenie, bo to, co tutaj, o czym mówiłem, starałem się pokazać, że zasady jego myślenia i zasady jego pojmowania tego, czym jest wiara, wynika sprzeczność z rozumieniem, z tym rozumieniem dialogu, jaki jest nam przekazany współcześnie przez Kościół, ale znajdują się również teksty, które wprost, jeśli można tak powiedzieć, można odnieść do tych wypowiedzi współczesnych i zobaczyć tę sprzeczność, o której tutaj wspomniałem. Otóż święty Tomasz mówi tak: nie można też przyjąć, że kto ma fałszywe pojęcie o Bogu, jednak go jakoś poznaje, gdyż to, co jest w jego pojęciu, nie jest Bogiem. A więc jasne, że grzech niewiary jest najgorszym spośród wszystkich występków moralnych. To jest bardzo ważne twierdzenie, bo to twierdzenie, nie można przyjąć, że kto ma fałszywe pojęcie o Bogu, jednak go jakoś poznaje, jest wprost odniesieniem, jeśli można by powiedzieć, albo taką wprost polemiką, jeśli w ogóle można mówić o tym, że polemika, że ktoś mógł napisać polemikę 7 czy 8 wieków wcześniej niż ten, z kim się polemizuje. Więc odkładając na bok tę trudność, to jest to wprost, można by wprost odnieść to twierdzenie do tych wszystkich współczesnych twierdzeń dotyczących dialogu międzyreligijnego. Mianowicie święty Tomasz pisze, nie można też przyjąć, że kto ma fałszywe pojęcie o Bogu, jednak go jakoś poznaje, ponieważ to, co jest w jego pojęciu, w pojęciu tej osoby, która ma fałszywe rozumienie, nie jest Bogiem. I to jest istota zarzutu i istota sporu. Wszystko to, co współcześni nauczyciele czy współcześni nauczyciele Kościoła mówią na temat dialogu międzyreligijnego, zakłada, tak jak mówię, że można mieć fałszywe pojęcie na temat Boga, ponieważ ono jest tak naprawdę nieistotne, a liczy się tylko, że tak powiem, intencja, czy uczucie, czy przeżycie. Otóż zgodnie z nauką świętego Tomasza z Akwinu, ten, kto taki sąd wyraża, wyraża sąd fałszywy, ponieważ pojęcie nie odpowiada rzeczywistości, a nie odpowiadając rzeczywistości, w istocie nie mówi się nic prawdziwego, tylko zaprzecza się prawdzie. I mówi nawet więcej, że grzech niewiary, czyli ten dokładnie grzech, który, jak rozumiem, wynikałoby z tego, co sam tutaj przedstawiłem, ale to, co przedstawiłem, jest ściśle oparte na wypowiedziach współczesnych nauczycieli, a więc ten grzech niewiary polegający na tym, że fałszywie ujmuje się to, co jest prawdziwe, jest najgorszym spośród wszystkich występków moralnych, gorszym niż każdy inny. Grzech bowiem niewiary, tłumaczy dalej święty Tomasz z Akwinu, polega na oporze wobec wiary, a to może zachodzić, tutaj tłumaczy różne sposoby, w jaki ta niewiara się przejawia, ale jej podstawą tych różnych sposobów niewiary. Święty Tomasz rozróżnia tutaj niewiarę tych, którzy nie zetknęli się z Ewangelią, czyli niewiarę pogan, tych, którzy mogli do Ewangelii dotrzeć, jak niewiarę Żydów, i niewiarę heretyków, czyli tych, którzy wiarę mieli, a ją odrzucili. Ja nie zamierzam teraz zajmować się dokładnym opisem tych wszystkich stanów niewiary, ale najważniejsze jest to, co tutaj powiedziałem. Wszystkie formy niewiary oparte są dokładnie na tym samym, na fałszywym pojęciu dotyczącym Boga, a zdaniem świętego Tomasza z Akwinu, to fałszywe pojęcie rozumienia Boga jest podstawą potępienia tych sposobów jako tych, które fałszują prawdę i oznaczają zawsze niewłaściwe nieposłuszeństwo wobec Boga, który się człowiekowi objawił. Różne może być tylko zgodnie z tym rozumieniem stopień winy danej osoby. Nie zmienia to faktu, że wina i odpowiedzialność za wyznawanie fałszywego poglądu jest zawsze czymś obciążającym. Jedyne, co może się zmieniać, to tak zwane okoliczności łagodzące, ponieważ w oczywisty sposób ktoś, kto nie miał szansy zetknięcia się z chrześcijańskim objawieniem, jest, że tak powiem, mniej obciążony winą niż ten, który taką szansę miał, a jeszcze bardziej jest obciążony ten, który ją miał, przyjmował i odrzucił to, co prawdziwe. Ale nie rzecz, ta dyskusja nie dotyczy stopnia winy, tylko dotyczy tego, czy w ogóle można w jakikolwiek sposób usprawiedliwić posługiwanie się fałszywym pojęciem Boga i uzasadnić w ten sposób
dialog międzyreligijny, twierdząc, że wszyscy są w jakiś sposób wierzącymi, ponieważ wszyscy mają jakieś pojęcie Boga i to wystarcza. Otóż zgodnie z nauką świętego Tomasza z Akwinu taki pogląd byłby, tak jak powiedziałem, byłby to grzech niewiary, który jest najgorszym spośród wszystkich występków moralnych. I też taki przykład odnoszący się właśnie do tego, co tutaj mówiłem. Ponieważ jednak Żydzi przyjęli jej wyobrażenie, zapowiedź w Starym Testamencie, jej zapowiedź, czyli zapowiedź Ewangelii, co jednak skazili błędną jej wykładnią, dlatego też ich niewiara jest cięższym grzechem niż niewiara pogan, którzy żadnym sposobem nie zetknęli się z prawdą ewangeliczną. To jest to, o czym mówiłem. Możemy wskazywać na różne formy, czy na różne formy błędu religijnego, w zależności od tego, na ile one obciążają daną osobę, czy danego człowieka, czy danego wyznawcę danej religii. Nie zmienia to faktu, że wszystkie te błędy są błędami i wszystkie one wodzą człowieka na, czy przywodzą człowieka do możliwego, czy stanowią stan możliwego potępienia. Według tego, mówi dalej święty Tomasz z Akwinu, ponieważ więcej błędów mają poganie niż Żydzi, a Żydzi niż heretycy, cięższą jest niewiara pogan niż Żydów. To znowu, gdybyśmy przyjęli inny punkt widzenia, nie związany z odpowiedzialnością za dany sąd, tylko treści, która jest zawarta w danym przekonaniu religijnym. Nie zmienia to faktu, jak powiedziałem, że błąd pozostaje błędem i musi zostać jednoznacznie potępiony. Dalej, coś, co znowu możemy odnieść wprost do twierdzenia zwolenników dialogu międzyreligijnego. Jak powiedziałem, ważnym punktem zwolenników dialogu jest twierdzenie, że dialog polega na wspólnym poszukiwaniu, na przekonaniu, że żadna ze stron nie może występować z pozycji tego kogoś, kto wie, tego kogoś, kto ma prawdę. Wszyscy razem muszą występować z pozycji tych, którzy dopiero poszukują i nie są właścicielami, czy posiadaczami, czy tymi, którym tę prawdę przekazano. Wprost na ten temat, znowu jest to taka polemika, która została napisana 8 wieków wcześniej, ale jak widać odnosi się, czy można ją wprost odnieść do tego, co dzieje się współcześnie. Jeśli bowiem, mówi tutaj święty Tomasz z Akwinu, to jest artykuł z kolei odnoszący się do właśnie nauczycieli chrześcijańskich, którzy pytanie brzmi, czy mają prawo uczestniczyć w debatach z innowiercami, czy z ludźmi, czy z wyznawcami innych religii. I teraz święty Tomasz na to odpowiada w ten sposób. Czyli rzecz dotyczy wprost pytania o dialog, to co my dzisiaj nazywamy dialogiem międzyreligijnym, czyli relacji czy rozmów, tak można powiedzieć, chrześcijan z niechrześcijanami. Jeśli bowiem rozprawia tak ten chrześcijanin, jakby powątpiewał o wierze lub jakby nie zakładał wiary jako pewnika, lecz dopiero usiłował argumentami dowieść, niewątpliwie popełnia grzech powątpiewania o wierze i grzech niewiary. Grzech niewiary, który wcześniej święty Tomasz z Akwinu nazwał najgorszym możliwym grzechem, jaki można sobie wyobrazić, gorszym niż wszystkie inne grzechy moralne. Czyli jeśli bowiem rozprawia chrześcijanin tak, jakby powątpiewał o wierze, a ktoś, kto twierdzi, że poszukuje tego czegoś, co nie znalazł, no to dokładnie wyraża, czy dokładnie opisuje to stan powątpiewania, lub jakby nie zakładał wiary jako pewnika, no jeśli ktoś twierdzi, że poszukuje czegoś, to z pewnością nie może zakładać wiary jako pewnika, bo to, czego się poszukuje, nie jest pewnikiem, tylko jest tym, czego się dopiero poszukuje. Nie zakładał wiary jako pewnika, lecz dopiero usiłował argumentami dowieść, niewątpliwie popełnia grzech powątpiewania o wierze i grzech niewiary. To twierdzenie świętego Tomasza z Akwinu w jawny i w oczywisty sposób stanowi zaprzeczenie tego rozumienia dialogu, jaki jest dzisiaj uprawiany. Jeszcze dalej pisze coś takiego święty Tomasz z Akwinu. Samo milczenie odpowiedzialnych czynników, czyli chrześcijan, czyli tych nauczycieli chrześcijańskich, którzy mają obowiązek stawienia oporu burzycielom prawdziwej wiary, uchodziłoby za potwierdzenie błędu i należy je zatem uznać za straszny grzech. Samo milczenie, czyli nawet już nie tylko udawanie albo występowanie w roli kogoś, kto twierdzi, że dopiero szuka tego, czego jeszcze nie znalazł, ale nawet brak reakcji na tego typu zachowania z jego punktu widzenia, z punktu widzenia świętego Tomasza z Akwinu, można by było uznać za błąd.
I jeszcze ostatnia rzecz, ostatnie twierdzenie, które wprost odnosi się do tego pytania. Nie powinno się dyskutować o sprawach wiary tak, jakby się je podawało w wątpliwość, lecz mając na celu uwypuklenie prawdy i usunięcie błędów. No łatwo zauważyć, że ktoś, kto dyskutuje, kto twierdzi, że celem dialogu jest wspólne poszukiwanie i wspólne znalezienie prawdy, która jeszcze nie została znaleziona, wspólne wzbogacenie się, kto zakłada, że chodzi tutaj o wzajemne poznanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no pozostaje w jaskrawej, całkowitej sprzeczności z tymi wszystkimi naukami świętego Tomasza z Akwinu. I to nie chodzi tu o jakieś sprzeczności na marginesie albo gdzieś z boku, albo rzecz nie dotyczy czegoś, co można by uznać wyłącznie za i zrelatywizować jako rzecz należącą do pewnego środowiska historycznego, ale wynika to z samej istoty jego myślenia. Na końcu w związku z tym pojawia się proste pytanie. Jeśli jest tak, jak tutaj to pokazałem, a myślę, że trudno dojść do innego wniosku, opierając się o teksty, czyli jeśli mamy do czynienia z tak mocną i wyraźną sprzecznością między nauką świętego Tomasza z Akwinu, a tym, co współczesny Kościół proponuje nam jako właściwą formę ewangelizacji, czyli dialog międzyreligijny, no to jak ta sprzeczność jest możliwa, czy jak do niej, w jaki sposób mogło do niej dojść i co ona oznacza. To jest oczywiście już tylko kwestia spekulacji, bo trudno o tym z całkowitą pewnością mówić. Możliwości są chyba dwie. Pierwsza jest taka, że no, skoro ci sami nauczyciele zachwalają świętego Tomasza jako wzorzec myśli, wzorzec prawdy i wzorzec myślenia teologicznego i ci sami mówią o dialogu międzyreligijnym w taki sposób, który święty Tomasz by potępił, no to można z tego wyciągnąć wniosek, że być może, nie wiem, nie znają świętego Tomasza albo interpretują go wyjątkowo jakiś dziwny, nowy i krótko mówiąc, fałszywy sposób. Byłaby to teza mówiąca o tym, że te dwie ciągi wypowiedzi mówiące o Tomaszu jako o nauczycielu i o dialogu jako o właściwym rozwiązaniu wynikałaby z jakiejś ignorancji albo z jakiegoś zafałszowania myśli świętego Tomasza z Akwinu. Druga możliwość byłaby taka, i myślę, że ona jest niestety albo stety bardziej prawdopodobna, że to werbalne chwalenie świętego Tomasza z Akwinu z faktycznym sprzeciwianiem się czy odrzucaniem jego myślenia jest efektem pewnego zabiegu, bardziej bym powiedział, socjotechnicznego albo politycznego, gdzie bardzo często ktoś odwołuje się do wspólnie i powszechnie uznanego autorytetu po to tak naprawdę, żeby mimo tego głosić tezy, które z tym nauczaniem tego autorytetu są sprzeczne. Która z tych odpowiedzi jest właściwa, to trudno odpowiedzieć, to na to można o tym dalej dyskutować. Jedna rzecz jest niewątpliwa. Odpowiadając na pytanie, czy święty Tomasz z Akwinu może być patronem dialogu międzyreligijnego, należy odpowiedzieć krótko: nie, nie może być. I można dodać jeszcze jedno: gdyby święty Tomasz z Akwinu mógł zabrać głos sam na temat tych tez i tych rzeczy, które dzieją się w naszych oczach, zapewne by je bardzo mocno i bardzo stanowczo potępił. Dziękuję bardzo.